Witam bardzo serdecznie, jestem z Bajchu i dzisiaj jest 40. odcinek Kanonierów. Okrągły, okrągły numerek przed nami, eee, trochę ciemno jest jak to nagrywam, trochę późno jest jak to nagrywam, więc troszeczkę ściszony głos, ale też dzisiaj nie gramy, dzisiaj podsumowujemy drugi nasz sezon jako menedżer Arsenalu. Nasza kariera w Arsenalu nie, nie idzie tak, tak dobrze, jak myślałem, że idzie. Także skończyliśmy sezon. Jak wiecie, w poprzednim odcinku się dowiedzieliście. Udało nam się zakwalifikować do Ligi Mistrzów. Zajęliśmy czwarte miejsce, które daje nam możliwość gry w kwalifikacjach. Więc. No, można powiedzieć, że utrzymujemy poziom Węgera dwa lata z rzędu w Lidze Mistrzów. W tym czasie półfinał i ćwierćfinał, więc też troszeczkę dalej dochodzimy niż Arsenal zwykły dochodzić w ostatnim czasie. Dzisiaj zobaczymy sobie na podsumowanie tego sezonu zobaczymy sobie, jak wyglądały inne ligi, sprawdzimy transfery. Nie mamy zwycięzcy jeszcze ligi mistrzów, więc, więc nie wiem kto wygrał, to jest przed, przed, tym, przed tym terminem. Są powołania zaś na dwa turnieje, na turniej Spirit de Toulon, czyli na turniej drużyn młodzieżowych U-20 i także na mistrzostwa świata. Więc zaczniemy właśnie od tych powołań. Jeżeli przejście zacznie działać kiedykolwiek, o właśnie i widzimy widzimy mecze u 20 kilian mbappe i jeffreyn adelaide dostali powołania do reprezentacji Francji W reprezentacji Polski zagrają christian bielik i filip leśniak widzimy w drużynie młodzieżowej w drużynie u 21 leśniak jeden występ obecnie w Houston w Argentynie zagra Maximilian, Maximiliano Romero, z ciekawostką jest taka, że tylko Mbappe i Adelaide grają u nas w klubie w tym sezonie, Bieli Kleśniak i Romero na wypożyczeniu. Zaś w mistrzostwach, na Mistrzostwach Świata udział weźmie Takuma Asano, reprezentant Japonii, do tej pory sześć występów, jedna bramka, piłkarza, który gra w Stuttgarcie. W, w, reprezentując Anglię pojadą Danny Welbeck. Który grał w Espaniolu, 31 występów, 16 bramek w Lidze. Zobaczymy, może uda nam się dzięki temu sprzedać Danego Elbeka. Może zostanie, wątpię, ale zobaczymy. Phil Jones, który dołączył do nas w zimie z Manchesteru United, 5 występów u nas. Alex Oxlade Chamberlain, oczywiście jeden, jeden z tych, który grał dobrze, jeżeli miał szansę. Widzimy. W tym sezonie w lidze 14 występów w pierwszym składzie, 4 w zławki rezerwowych. Jack Wilshere o dziwo dostał powołanie. Jak widzimy nie był naszym podstawowym zawodnikiem, ale zagrał na tyle dobrze, żeby Gareth Sauget go powołał. I James Ward-Prowse, który miał świetny start do tego sezonu. Później kontuzja pleców, troszeczkę, troszeczkę gorzej, jednak James Ward-Prowse, bardzo dobry sezon za nim. We Francji reprezentować nas będą Lauren Kościelny, nasz kapitan po odejściu w Zimie i Oliver Giru, nasz podstawowy zawodny napastnik Niemcy to Mesut Uzil, Szkordan Mustafi i oczywiście nasz rezerwowy boczny obrońca Benjamin Heinrich. We Włoszech Daniele Rugani. Gianluigi Donnarumma i Federico Bernardeschi to jest ta dwójka ta, ta, ta trójka będzie reprezentować nas we Włoszech Polska to oczywiście spowodzony zimą Piotr, Piotr Zieliński, który zdobył Ligę Mistrzów z, Ma z Napoli w zeszłym sezonie i będący na wypożyczeniu Wojciech Szczęsny, który w przyszłym roku będzie zmiennikiem Narumy prawdopodobnie, no i w Chile zagra Alexis Sanchez to są powołania na, na, mecze, na, Ligi, na, na, na mistrzostwo świata Mamy też nagrodę na zakończenie sezonu i zacznijmy od jedenastki wszechczasów, jak widzimy w tym sezonie Donaruma, Monreal, Rugani Kościelny, Bellerin, Ramsey Czaka, Bernardeschi, Uzin, Alexis i Giru. To jest najlepsza jedenastka wszechczasów, czyli Rugani wskoczył w miejsce Mustafiego, Mustafi i Donaruma w miejsce Czecha. Na wtedy widzimy Czech Donnarumma, Czech Mustafi, Thiago Maja, Chamberlain, Dembele, Sinać i cały czas Lukas jakimś sposobem. E, więc e, widzimy, taka jest 11 z sezonu najlepszym piłkarzem według kibiców został Alexis Sanchez, 59% głosów 19% kościelny 13% Chamberlain widzimy, najlepsza jednastka według kibiców Donnarumma, Kolasinać, Kościelny, Rugani, Bellerin Czaka, Ramsey, Aleksis, Uzil Bernardeschi i Giroud transfer sezonu Daniele Rugani z Juventusu za 29 milionów funtów Mody piłkarz sezonu Alex Oxley, Chamberlain i bramka sezonu czeka przeciwko Norwich. Spróbujemy zobaczyć sobie tą bramkę. Przypomniemy sobie to uderzenie, które kibice, które kibice uznali, że to jest gol. Najładniejszy gol tego sezonu. W sumie mogłem skrót z tego zrobić. Nie musielibyśmy czekać loading time'a, ale nie zrobiłem. Więc musimy się jakoś przemęczyć z tym. Widzimy. Gibs to Wilshire raz. Przypomnijmy sobie, Alexis, Gibs. Pewnie Czaku uderzy z dystansu. takie z pierwszej piłki pod poprzeczkę. Fantastyczny w sumie. Gol. Granita Czaki z woleja uderzył. To było w tym zwycięstwie 6 do 0 nad Norwich. Jak tu widzimy, podsumowanie sezonu, A jeszcze statystyki tam były. Statystyki najlepszym strzelcem Oliver Giroud, 19 bramek, najwyższa średnia Sanchez. Najwięcej asystów Sanchez. Celność podań Czaka. Najwięcej nagród dla piłkarza Me meczu też Alexis Sanchez, najwięcej żółtych kartek, Kolasinac i tylko jedna czerwona kartka, Hector Bellerin y ją złapał, Nagle może cieszyć. Idziemy. Powinniśmy się spisać lepiej. W Lidze Mistrzów odpadliśmy w ćwierćfinale z PSG, w Premier League czwarte miejsce, Emirates FA Cup, Na w trzeciej rundzie przeciwko City odpadliśmy, no i EFL Cup w czwartej rundzie przeciwko West Bromowi, mecz sezonu to też 6-0 z Norwich, wpadka sezonu 3-0 z Southampton. Eee, udało nam się użyć najwięcej piłkarzy z Premier, w Premier League, całej 37 i mieliśmy 96% z zapełnienia stadionu. Także to są statystyki nasze, jak sobie popatrzymy na skład. Najwięcej występów ogólnie: Lauren Kościelny, 35 występów w pierwszym składzie, 34 zanotowali Czaka Uzil, 33 Bellarin, 32 Donaruma i 30 widzimy Rugani, więc widzimy, kto grał najczęściej. Najwięcej bramek Giroud 19, Dembele 17, ale zaraz za nim Sanchez 16 i Bernardeschi 13, więc tutaj dosyć dobre numery. 9 też strzelił Chamberlain, 5 Iwobi, asysty 10 Sanchez, 7 Dembele i Uzil, 6 Mbappe i Walcott, 5 Bernardeschi i także tutaj też dobrze to, to wyglądało. Jak sobie popatrzymy na Premier League całą, mistrzem oczywiście został Manchester United, City, Tottenham przed nami w Lidze Europy Chelsea, i Southampton, spadły z ligi Hull, Bournemouth, Bournemouth i Brighton, więc Benjaminex z Brighton nie utrzymał się. Królem Szczelców Sergio Aguero, 28 bramek, 22 trafienia Dwighta Gayla i Harry'ego Kane'a. Najlepsze średnie ocen Paul Pogba, najwięcej asyst Matt Ricci, Gelson Martins, z Shakiri po 12. Najwięcej nagród dla gracza meczu Kevin De Bruyne 8. Jak sobie zobaczymy na nagrody, Najlepszym bramkarzem został David De Gea, Jack Butland i Claudio Bravo na podium. Z FFW Footballer of the Year Juan Mata o dziwo. To jest dość zaskakujące: Mata z zawodnikiem roku. Goal of the Season nie mieliśmy żadnego w top 3. Nie, niestety Golden Boot, Agero tak jak powiedziałem, 28 bramek. Gale i Kane zaraz za nim. E, menedżerem roku został Jose Mourinho, oczywiście. Jose, Jose Mourinho, nie wiem czemu mam Jose cały czas czytam. PFA Player of the Year, Juan Mata. Premier League Player of the Year, Team of the Year to jest Dehea, Milner, Virgil van Dijk, Zuma, Carlsdrop, De Bruyne, Mata, Pogba, Shakiri, Gale i Agero Nie ma żadnego naszego piłkarza. W tej drużynie to pokazuje, że w lidze nie graliśmy tak dobrze. Młodym zawodnikiem roku został Bruma, którego kiedyś tam powiedziałem, że też myślałem, żeby sprowadzić, jednak wybrał Tottenham. Jak widzimy, niestety. Więc to są nagrody w Premier League. Możemy zobaczyć sobie rozpiskę innych league. Jak zobaczymy, czy nie, zobaczymy. Powinniśmy zobaczyć, nie. Eee, nie tu, nie tu. Nie wiem, zgubiłem się, przepraszam. Eee, media społeczne. Liga dookoła świata. O, nie, e, dookoła świata. Nie, ligi pod lupą. Dobra, eee, widzimy Liga Hiszpańska, Liga Santander. Zwycięzcą Real Madryt 94 punkty, 93 Atletico, tylko 81 punktów Barcelona. Villarreal był czwarty. Królem szczędzów Angel Corea 21-20, Griezmann 19, Suarez, e, Więc widzimy tutaj Koniec tej dominacji, Messi dalej najwyższą średnią mocę, ale w lidze zdobył tylko 14 bramek w tym sezonie e, Dalej jest bestią w wieku 30 lat e, Ale widzimy 14 bramek w lidze, 21 we wszystkich rozgrywkach e, Jeśli chodzi o Cristiano Ronaldo, bo to też ludzie pewnie będą, będą chcieli wiedzieć Widzę 17 bramek, 31 we wszystkich rozgrywkach klubowych. De pastyka Realu Madrid, 33-letniego, już Cristiano Ronaldo. Także tak wygląda sytuacja w Hiszpanii. Przenieśmy się do Francji. W Ligue 1 jeszcze, w Ligue 1 jeszcze jest baraż między Kani i Stadrem O spadek. Na pewno spadli Turcji, Red Star. W ligę wygrało PSG, 93 punkty dalej. Marsylia, Monaco, Toulouse. Z Falcao i Jarman 19 bramek. Widzimy dwóch z zawodników z Monako po 19 bramek, a tylko Monako na trzecim miejscu. To pokazuje, jak dobrze PSG też grało. To był Ligon. Jeśli popatrzymy na Bundesligę, tutaj też Barasz, pierwszy mecz Nurembergia wygrała z Augsburgiem. Padła na pewno Herf, Herfa, BSC i Frankfurt. Ligę wygrał Bayern z wielką przewagą nad, lewe, nad drugim level, kuzen, trzecie Ripsk, dopiero czwarta Borussia Dortmund. Królem szczercu został Yusuf Poulsen, 21 bramek, Kevin Wolant i Robert Lewandowski po 19. Poulsen nad Paulsenem też myślałem w zimie, jak szukaliśmy rezerwowego napastnika, myślałem, żeby sprowadzić dończyka. Nie wygląda na to, że byłby to kiedykolwiek zawodnik pierwszego formatu. Widzimy interesuje się nim szalkę. Ale dosyć ciekawy zawodnik, technicznie może słaby, wysoki napastnik, ale fizycznie i psychicznie ciekawy zawodnik i jak na którą jest wyceniany na 21 milionów, ale był na pewno do wyciągnięcia za mniej. Wtedy, więc wtedy mógłby się zastanowić. Przepraszam. Jeśli chodzi o serię A, tutaj mamy niespodziankę i to dużą. Napoli zdobywa mistrzostwo. Drugi, Juventus, trzeci, Milan, i zobaczymy: wszystkie trzy kluby 76 punktów, więc tutaj różnica punktowa żadna. Widzimy w zeszłym sezonie: Inter wygrał mistrzostwo, więc Juventus nawet nie jest mistrzem od dwóch lat. O dziwo trapani: Verona i Brescia spadły z ligi: Dybala i Baka najlepszymi mistrzelcami po 19 bramek. I zobaczymy jeszcze lotto ekstraklasę, tutaj bez niespodzianek Legia mistrzem, 41 punktów, Lechia 33, Jagiellonia 32, to są europejskie puchary w grupie spadkowej, Stal Mielec spada z 12 punktami, Ruch Chorzów żegna się z Ligą, 20 punktów, uzbierali, Prudem Szczelców, Marko Liwaja z Lecha Poznań, 14 bramek, Chorwata. Hmm, Widzimy Mariusz Stępiński w Jagiellonii, 13, 13 razy trafiał do siatki, Martin Neszpor zagłębił to samo, więc tak, tak, tak to się działo w innych ligach. Jeśli chodzi o transfery, bo na to nie patrzyliśmy, prze prześledzimy sobie 2 lata naszych transferów. do Naroma widzimy sprowadzony 17 milionów, do 25 może wzrosnąć, jest wyceniany na 19. Profesjonalny na, nasz podstawowy bramkarz w tym, w tym roku widzimy 6,96 średnia, miał swoje wzloty i upadki. Włoch jednak cały czas się rozwija, cały czas gra coraz lepiej, to jest nasza przyszłość. Tiago Maja 10,5 milionów, wyceniany teraz na 13. Grał więcej w lidze u nas w tym sezonie, troszeczkę słabsza nota przez to: 5 spotkań więcej, dużo słabsza nota. Rozwija się cały czas. Widzimy 16 w siłę krycia, odbiór piłki, ustawianie się czy waleczność więc ma jeszcze trochę potencjału. Zadebiutował też w Kadrze. Jeden występ. Także Tiago Maja, którym interesuje się zresztą PSG i Real Madrid, ma przed sobą dosyć dobrą przyszłość. Federico Bernardes 11,5 miliona. Wyceniam teraz na 23,5 i ten sezon był, jedy, jest, był świetnym w jego wykonaniu. 23 występy widzę, 10 bramek, średnia 7,11. 11 Co pokazuje, widzimy Skok miał jeden występ mniej w zeszłym sezonie niż w zeszłym sezonie. A już 6 bramek więcej, zależy 3 asysty więcej, więc Włochy zdecydowanie gra na swoim wysokim poziomie, Widzimy technika, błyskotliwość to jego, jego największe atuty. Seat Kola 10,5 milionów za niego zapłaciliśmy. Bośniak wyceniany na 12 milionów stracił bardzo dużą część sezonu. Widzimy atrybuty dalej, ma bardzo dobre. Dalej, dalej mentalnie jest dobry. Ale zagrał 15 spotkań. Jedna asysta 6,73, co w porównaniu do tego 7,12 z zeszłego sezonu było słabym. Wynikiem zobaczymy, jak się odbije w przyszłym sezonie. Benjamin Heinrich 12 milionów. Wyceniany już na 25,5. To pokazuje jak duży potencjał drzemie w 21-latku, powoli się rozwija, powoli rośnie na tej roli, tyle samo występów co w zeszłym sezonie, 3 asysty, 6,89, więc też niby obniżył noty jeśli chodzi o, o średnią występów, ale grał trochę nie na swojej naturalnej pozycji, przebił się do, do kadry Niemiec, 9 występów w kadrze, więc tutaj też zawodnik na którego możemy zwrócić uwagę. Musa Dembele za 10 milionów wyceniany na 17 już, więc tutaj kolejny zawodnik, któremu wartość bardzo urosła w tym sezonie 26 występów, 15 bramek, i średnia, i 6 asyst i średnia troszeczkę niższa niż w zeszłym sezonie, w końcówce zeszłego sezonu, więc kolejny dobry transfer, się wydaje. Piłkarz, który ma jeszcze miejsce, żeby się rozwinąć w wieku 21 lat. Oprócz tego przyszedł też oczywiście Lorenzo Tonelli, który spędził wypożyczenie na Fiorentinie. Tutaj dobry, dobry sezon we Włoszech wyceniany na 8,5 miliona. Skupiliśmy go za 5, więc prawdopodobnie na nim zarobimy. Raczej sprzedamy go w zimie. Przepraszam, w lecie. Romeo, którego wartość jest wyceniana na około 9 milionów, w 9 bramek, 2 asysty, więc podstawowy zawodnik. Kai Havertz zaś, też jego wartość prawie taka, jak za ile go kupiliśmy w Maladze. 34 występy, 4 bramki, 4 asysty. Słaba średnia, ale to jest piłkarz, który być może awansuje do tego pierwszego składu naszego. W tym sezonie, poza tymi młodymi piłkarzami, Bruno Soares oczywiście spędził też całe pożyczenie w LEN. Cały rok. Daniele Rugani, 29 milionów, wyceniany w tym momencie na 34%. Świetny, świetny sezon, 27 występów, 7,20 nota pod koniec, już był tym naszym drugim, drugim podstawowym obrońcą obok Kościelnego. Meleżoni za 160 tysięcy sprowadzony, jest wyceniany na prawie 3 miliony, świetny sezon w Preston, naprawdę bardzo, bardzo zaimponował mi młody Włoch. 45 występów, 5 bramek, 8 asyst, 7,27 nota. Nie wiem, czy będzie gotowy na przyszły sezon, ale będziemy go, na pewno będę go brał pod uwagę. Zobaczę, jak będzie wyglądał. James Ward-Prowse 15 milionów, wyceniany teraz na 14. 20 występów u nas, 3 bramki, 7-14. Forma, której nikt się nie spodziewał. Grał o wiele lepiej, niż ludzie się spodziewali. Młody Anglik, Kylian Mbappe, no on do swojej wartości jeszcze trochę ma, 22,5 miliona. Skupiliśmy go na 35. Grał sporadycznie, ale jak zagrał, jak grał, miał, miał swoje przebłyski. Widzimy w lidze 14 występów, dwie bramki, 3 asysty, niecałe 7-0 średnia. Więc to jest zawodnik, który stopniowo się rozwija, jak popatrzymy na jego atrybuty. Cały czas strzałki są zielone w górę. Chłopak się dobrze uczy, więc z niego powinniśmy mieć pożytek. Fio Hernandez 15 milionów, wyceniany na niecałe, nieco ponad 10. Zagrał 14 razy w lidze, 2 asysty i 7,29. Pod koniec sezonu był naszym podstawowym lewym obrońcą i to, to też pokazuje jak, jak dobry jest, jak duży potencjał ma 20-latek. I przez to Seat Sinać może mieć problem z utrzymaniem miejsca w składzie, jeżeli Hernandez będzie grał na tym samym poziomie w przyszłym sezonie. Tapia został sprawdzony za 9,5 miliona. Prawie jest tyle wart według, według ekspertów. Jednak dru spędził drugą część sezonu w Bolonii. Widzimy u nas w Lidze, nie zagrał nic w Bolonii. Coś tam grał, ale średnia nie najlepsza. Zobaczymy, co Peruwiańczyk, co się stanie z Peruwiańczykiem w lecie, czy zostanie w klubie, czy może zostanie wypożyczony znowu. Paslak za 8,5 miliona przyszedł, jest wyceniany już na więcej. Świetne psychiczne atrybuty, dobrze fizyczny. Może troszeczkę problem w obronie, zważywszy na to, że jest prawym obrońcą. Ale jak grał, grał dobrze. 6 występów, 7-13 średnia. Areola wypożyczony. Zagrał raz chyba w Lidze, tylko tak, 6,90. Mamy opcję pierwokupu, jeszcze się cały czas zastanawiam. 5 milionów musielibyśmy zapłacić, żeby wykupić Francuza, ale został, został szczęsny, więc zastanawiam się, czy chcemy areolę też w klubie. Za 5 milionów przyszedł też do nas Oliver Burg, który w drugą część sezonu spędził w Tuluzie. U nas nie zagrał nic. Tutaj 12 występów, dwie bramki, 6,73, więc szkod. nie najgorzej też pewnie będzie wypożyczony. Buenosz 385 tysięcy. On grał głównie w pucharach, zagrał dwa razy w lidze i po sezonie pożegna się raczej z klubem, damy mu na końcówkę swojej kariery grać w troszeczkę niższej lidze, tam żeby mógł grać regularnie. Zieliński 33 miliony, nasz drugi najdroższy transfer tego w tym roku, wyceniany na 32,5, więc prawie idealnie zapłaciliśmy za niego. Widzimy w lidze 11 występów w gol średnia 7,08 zieliński. Gra, grał coraz lepiej z czasem, jak się przyzwyczaił do tego, naszego, do tego naszego systemu. Więc w przyszłym sezonie, całkiem możliwe, że będzie to nasz, jeden z podstawowych środkowych obrońców. Phil Jones, zapłaciliśmy za niego tylko 4,5 miliony, Dosta wyceniany jest na 20 milionów, zagrał tylko 5 spotkań. zagrał Średnie, szczególnie ten początek kariery miał u nas bardzo, bardzo mieszany. Ale będzie, moim zdaniem, dobrym, dobrym takim uzupełnieniem składu, szczególnie ze względu właśnie na jego determinację, na tą waleczność, odbiór piłki. Może, może być tym trzecim, czwartym obrońcą. Filip Leśniak przyszedł do nas z Legii, został wypożyczony do Houston, gdzie 8 występów, 3 bramki i świetna średnia, więc jak na razie. Młody Polak gra dobrze. No i Danny Inks, którego też możemy wykupić z Liverpoolu, chyba za 3 miliony, jak dobrze pamiętam. 3,5 miliona. Wyceniany na 13 milionów, więc może coś w tym jest. Tylko problem może być z jego pensją. Płacę 75 tysięcy. 150 tysięcy łącznie łącznie dostaje. To może być dużo. Zagrał tylko dwa mecze u nas w Lidze. Danny Inks, więc co i tak jest lepiej niż w Liverpoolu przez ostatnie dwa lata. No ale. Zobaczymy, co się stanie z Danym Minksem. Z ciekawszych transferów z klubu Martinez jest wystawiony przez Milan. Newest Old Boys się nim interesuje, wyceniaje na 1,5 miliona. Milan chce niecałego milion za niego po dwóch latach odkupienia go od nas za 2,3 miliony, więc dobry transfer przez nas. Paulista 25 milionów. Wyceniany na 24,5 i cały czas gra w Gansgu I gra dobrze w Chinach. Carl Jenkinson, oczywiście, w Betisie, jest wyceniany na połowę tego, ile za niego dostaliśmy. Gra w Betisie 12 występów, także jest takim solidnym zmiennikiem. Ale te noty nie są jakoś bardzo przekonujące. To były nasze transfery. W pierwszej części, w pierwszym sezonie, w drugim sezonie sprzedaliśmy Dawina Ospinę do, do Marsylii, on jest wyceniany na więcej niż go sprzedaliśmy. Był podstawowym bramkarzem e, Marsylii, która zajęła drugie miejsce w lidze, więc, e, więc tutaj też widzimy teraz Johan Pele, może on jest 35 lat, nie, to nie, to po prostu chyba y, był kontuzjowany albo coś Ospina, więc... Y, dla niego dobrze, że odszedł, dla nas no pewnie też, bo nie ufaliśmy mu. zarobiliśmy jakieś pieniądze. Koklen przeszedł za 25 milionów, jest wyceniany na trochę mniej, ale w Milanie grał 36 występów, 3 bramki, 4 asysty i prawie 7, więc grał solidnie. w Francus. Sprzedaliśmy też Campbella za 12 milionów do Newcastle, wyceniany jest za niecałe 12. Newcastle 30 występów, gol, 2 asysty i 6,72. No, przede wszystkim utrzymał klub w lidze, tak więc to jest plus. My tam mamy jakieś, jakąś klauzulę dla niego, więc całkiem możliwe, że zarobimy troszeczkę więcej około 15 milionów. Za 15 milionów też odszedł Lukas, który jest wyceniany na połowę z tego prawie. Zdobył 6 bramek i 2 asysty dla Hal. Ale nie, nie, nie uratowało to klubu przed spadkiem, więc teraz albo będzie grał w drugiej lidze, albo odejdzie z klubu. Zobaczymy. Monreal przyszedł za, już wiemy, 10 milionów, bo ta klauzula była aktywniona. Jest zwracanie na połowę z tego, więc zarobiliśmy na nim. Na w sezon we Włoszech miał bardzo dobry. Przypomnę, wygrał mistrzostwo Włoch, więc, więc to też dużo świadczy o Monrealu. Oczy też, oczywiście, Debussy. Za 500 tysięcy to taki zmiennik. Też tam, gdzie gra, czyli w Panatinekosie. El Neni w Dortmundzie jest wyceniony na 20 milionów, czyli na więcej niż go sprzedaliśmy. Ale widzimy przemieszczenie krążka międzykręgowego. Kontuzja. Tylko 10 spotkań ligowych w Dortmundzie, więc prawdopodobnie Kontuzja mu pokrzyżowała plany, żeby się zadomowić w Niemczech. Nie mamy jego kontuz wykresu kontuzji, więc nie zobaczymy, ale takie jest moje podejrzenie. Merte zagroczył za 2 miliony do Werderu Brema. Tutaj 11 występów od zimy, więc był podstawowym zawodnikiem. Grał dobrze. Sociesz, doświadczony Niemiec, na, na zakończenie kariery. Bardzo fajnie, że, że gra. Widzimy, jeśli chodzi o plany na lato. Nie wiem. Nie jestem pewien. Wszystko się, okaże. Wszystko się okaże jak przebiegną parę sytuacji. Pożegnaliśmy już praktycznie dwóch zawodników. Jest to Jack Wilshere, który raczej odejdzie z klubu i Santi Cazorla, z którym nie przedłużymy kontraktu. Co tej dwójce wygasa. Areola i Ings prawdopodobnie wrócą do swoich klubów. W drużynach rezerwowych, jeśli chodzi o no, bardziej znane nazwiska, nie ma takich, którym się kończy kontrakt, mamy trochę pieniędzy na transfery. Chyba budżet już był ustalony, tak? 122 miliony funtów mamy, mamy na transfery, więc możemy trochę poszaleć. Myślę o napastniku. Po głowie chodzi mi Griezmann, jak sobie popatrzymy na, na nasze listy życzeń. E... Po Grosje chodzi mi właśnie Griezmann, by kosztował nas 60. Nie, to Asensio by kosztował nas 63 miliony na pewno. Gdzie jest Antoine Griezmann? O, tutaj jest Antoine Griezmann, 86 milionów by nas kosztował. E... Interesuje się nim też City United i Bayern, więc kwestia, czy chcemy dawać 86 milionów za 27-latka, który jest tak naprawdę lewym skrzydłowym. Byśmy go uczyli do gry na ataku jako ten kompletny albo wysunięty na pastik. Zobaczylibyśmy. E, bo, oczywiście, na no ja bym skrzydle Sanchez raczej zostanie. Może ten Nani Dimata. Zobaczymy, jak on się rozwija. Może się dogadamy znowu co do katastrofy jego. E, myślałem bardzo poważnie nad Leonem Gorecką. Jego próbowałem ściągnąć. Jak ściągałem Zielińskiego, był wybór między właśnie Niemcem a Polakiem. Wybrałem Polaka, ale po tym naszym, naszym dogadaniu się chciał przejść na listę transferową, więc 24,5 miliona to nie jest tak dużo jak za zawodnika z jego potencjałem. Fakt może być podatny na kontuzję, i tutaj jest jakiś taki problem gorecki. Widzimy, jest tutaj też y, chociażby Karolinet, y, jest paru obrońców. Mówię, wszystko zależy od tego, jak sytuacja się rozwinie z innymi piłkarzami. Zobaczymy, czy Thiago Maja nie odejdzie, bo poprzebąkiwał, że chce odejść. Yy... Widzimy. Teraz się chyba pogodził. Yy... Bellerin ma problem, bo Barcelona go chce i powiem szczerze, że o ile bardzo lubię Ektora Bellerina, o, o ile świetnie gra. Mamy bardzo dobrych prawych obrońców w osobach Heinricha i w osobach Paszlaka Więc może sprzedamy 23 latka Może właśnie zarobimy, jeżeli przyjdzie duża oferta, te 200 milionów jest nierealne, tak? Ale w okolicach 100 milionów, 70-100 milionów może Barcelona i Bayern skuszą mnie, żeby sprzedać i zainwestować te pieniądze gdzie indziej Mamy kilka młodych zawodników, James Wilder i jego pokroju raczej nie wejdą do składu, ale jest właśnie Jeffrey Adelaide, jest Dragomir, który może coś, coś działać ale przede wszystkim jest Kai Havertz, jest Oliver Burke sprowadzony, jak zobaczymy sobie na, na nasz potencjał tutaj w drużynie, w naszych rezerwach. Havertz, Meleżoni, Burk, Romero nie dostanie pozwolenia na pracę, jest Da Silva, jest Willock Także Jest kilku zawodników, nad którymi myślimy, na którym myślę czy dać szansę, zobaczymy przed sezonem jak w sparingach będą sobie radzić Zobaczymy kto odejdzie, widzimy Toneli i cały czas są wystawieni na listę transferową, może oni znajdą kupców Kościelny też bym się zastanowił, jest wart tylko 2,9 miliona, jest 32-latek, interesuje się nim PSG chyba, nie Juventus się nim interesuje Jeżeli przyjdzie dobra oferta, mamy Ruganiego, wiemy, że potrafił dobrze zagrać, jest obok niego Mustafi Jest też Phil Jones, może to jest czas, żeby też Loren Kościelny zmienił barwy klubowe Nie wykluczam, że może 10-15 milionów by mnie przekonało? Jakaś dobra oferta z Juventusu by mnie przekonała, żeby się rozstać z naszym obecnym kapitanem. Chamberlain, Bellerin, Iwobi, Sanchez, Maja, Heinrich i Jao Virginia to są zawodnicy, którymi się inne kluby interesują. Na nich są godne wypożyczenie, więc ok. Także no zobaczymy, jak, jak się lato, szczególnie początek lata, jak, jak się. Będzie przebiegać. Jak, jak to będzie wyglądać? widzimy termin przygotowania sezonu. 16 lipca wracamy. Dałem im troszeczkę tydzień dłużej niż w zeszłym roku. Ze względu na Mistrzostwa świata, ze względu na, na te wszystkie rozgrywki, widzimy bardzo dobrze się rozbijałem. Mbappe, Dragomir Bogford, O'Malley, Wilder. Kościelny już właśnie o tym to, co mówiłem: Opada Bueno. Może PET Czech już nie będzie w naszym klubie, Kacorla. Mawidi też, przez kontuzję przede wszystkim, stracił te swoje atrybuty. Możemy poprosić o rozbudowę bazy treningowej. To jest inna rzecz. Poprosiliśmy zarząd o rozbudowę obiektów młodzieżowych, więc planują. Powinni kończyć 14 października. Koniec, nie, nie wiem czy obiektów plan czy planowania, czy w ogóle renowacji tych obiektów. My możemy poprosić o rozbudowę bazy treningowej. E, chciałbym, aby baza treningowa została zbudowana tak, aby nasi, nasi zawodnicy nie marnowali swojego potencjału. I oczywiście, nowocześniejsza baza treningowa ułatwi nam realizację klubowej filozofii w oparciu, o, w oparciu o zespołu na wychowankach, co jest naszą ambicją. Z tego powodu jesteśmy skłonni zaakceptować tą prośbę, więc mam nadzieję, że nie zabiorą nas. 2,5 miliona funtów będzie kosztować. Skończą 16 listopada 2018 roku, czyli tego roku. Zabraliście nam coś z... Nie, 122 miliony dalej mamy, damy sobie raz kontynuuj. Żeby troszeczkę pociągnąć dalej grę. Mamy oczywiście maj 18. 2018 roku. Więc jesteśmy rok do przodu. Także... Mamy jak dałem wam jakiś zarys tego jak wyglądał sezon. Widzimy obiekty młodzieżowe, w zależności od budowy. 5 milionów i zarząd ma przyjemność powiadomić, że zdołał sfinansować całość projektu ze środków własnych to pokazuje jak dobrze, jak dobrze finansowo podchodzę do tego jak dobrze dbam o pieniądze arseraru, 7 miesięcy pracy nasze drużyny młodzieżowe dalej otrzymują kategorię 1 tutaj parę parę yy, yy, od rekomendacji jak sobie widzimy na raport o kontuzjach najwięcej kontuzjowanych MVD potem Kolasinać 47% yy, meczów opuścił Seat, Kolasinać yy, 3 kontuzje złapał Sanchez widzimy opuścił 18%, ramzej 14% Ward Pro, to samo Phil Jones też, Welbeck 11% na wypożyczeniu także yy, to jest to, to etap kontuz... Kazorla 27, dlatego też teoretycznie nie przedłużyliśmy z nim kontraktu. Te 47% Krasinacia troszeczkę martwi. Zobaczymy, jak ta kontuzja wpłynie na, w drugim sezonie na niego. Ale cały skład jest płynny. Mam kilku zawodników. Taki Trzon, którego na pewno nie sprzedam. Jest to Donaruma, jest to Uzil Sanchez, paru innych piłkarzy, jednak. Będziemy, będziemy na pewno aktywni na rynku transferowym. Mamy swoje 122 miliony. Mamy prawie pół miliona tygodniowo funtów, jeśli chodzi o, o budżet płac. Więc myślę, że może się coś dziać. Może być jakiś większy transfer, właśnie w postaci Glizmana. Może kogoś innego. Jeżeli macie jakieś pomysły, dajcie znać, bo podejrzewam, że przyszły odcinek będę, będę nagrywał we wtorek. Raczej rano sobie siądę do tego i będę nagrywał ciągiem, będę grał ciągiem, aż rozpocznie się sezon, bo właśnie w następnym odcinku zaczynamy, jeżeli poroz, zaraz po rozpoczęciu się sezonu, gdzie oczywiście chcemy zdobyć znowu mistrzostwo. Taki jest cel. Mamy nadzieję, że uda nam się wzmocnić zespół na tyle, że ten cel osiągniemy. Już pod koniec tego sezonu znowu nie było źle, ale jest jeszcze kilka takich ogniw, które muszę zidentyfikować i zastąpić. Tymczasem tyle ode mnie dzisiaj. Dużo gadania, mało akcji. Dosyć pewnie nudny odcinek dla Was, chyba że interesują Was bardziej ekonomiczne części, e, części tego, bardziej statystyczne. Widzieliśmy, widzieliście jak w innych ligach trochę się działo, więc może to taka e, raz, raz na, na sezon taki odcinek. Myślę, że nie jest zły. Widzimy 20 odcinków na sezon, tak, tak, taki, taki standard, 40 odcinek, jako zakończenie drugiego sezonu. Mamy nadzieję się spotkać w lepszych humorach, w dobrym składzie na, na następny sezon, na ten trzeci sezon. Możliwe, że będą jakieś mini-spoilery na Twitterze ze screenów. Nie wiem, czy chcecie takie rzeczy, jeśli chodzi o transfery. Na razie tego nie robiłem, myślę nad tym, dajcie znać, czy chcielibyście jakieś małe spoilery gdzieś tam na Twitterze, czy gdzieś ze screenów, To może być sprowadzone, albo jakieś takie zajawki. Tymczasem to tyle będzie ode mnie, my się widzimy w jutro o godzinie 17 standardowo. Pamiętajcie, żeby subskrybować, żeby nie opuścić kolejnych odcinków. Dajcie lajka, jeżeli podoba Wam się to, co robię. Komentujcie, czy też korzystajcie z tych wszystkich tutaj opcji, żeby się ze mną skontaktować. Z tej strony, był, ja, ja byłem z bajku, ja jestem z bajku cały czas. Żegnam się dzisiaj z Wami. Do zobaczenia jutro. Cześć!